Do Sokółki przyjechało 700 stypendystów Fundacji Konferencji Episkopatu Polski Dzieło Nowego Tysiąclecia. Są z całej Polski, ze wszystkich diecezji, to uczniowie gimnazjów i liceów, ta młodsza część programu stypendialnego, bo na 2000 stypendystów połowa to są właśnie uczniowie gimnazjum i liceum, druga połowa to są studenci i absolwenci szkół średnich. Jesteśmy tutaj właśnie po to, żeby zobaczyć ten kościół, zobaczyć wydarzenia eucharystyczne, przede wszystkim przeżyć Eucharystię. Dosyć interesującą, jeśli w ogóle to dobre słowo, ponieważ będą ją celebrowali trzej nasi stypendyści, którzy właśnie w tym roku przyjęli święcenia kapłańskie. Co roku tak się zdarza, że dwóch, czasem trzech, w najgorszym wypadku jak do tej pory jeden stypendysta przyjmuje święcenia kapłańskie. Mamy ich już w całej Polsce. Teraz dołącza do nich kolejna trójka. Oni będą celebrowali mszę świętą, na zakończenie udzielą tego papieskiego błogosławieństwa, rozdadzą swoje obrazki prymicyjne. A my tutaj korzystamy z ogromnej życzliwości zarówno księdza proboszcza, jak i Urzędu Miasta, pani burmistrz. Jesteśmy gościnnie przyjęci. Trzeba też koniecznie wspomnieć o panu marszałku, który nam zabezpieczył przejazd kolejowy z Białegostoku tutaj do Sokółki. Zresztą to nie koniec jeszcze naszego podróżowania, bo potem z Sokółki udamy się do Świętej Wody na drugą część dnia, na kolejne wydarzenia, wmurowanie krzyża, poświęcenie, intronizację krzyża w naszych sercach. Będziemy też sadzili dąb fundacyjny i na zakończenie, śpiewając Barkę oraz Apel Jasnogórski, ułożymy z lampionów, które będziemy mieli ze sobą, serce z napisem Jan Paweł II. Chcemy zaznaczyć swoją obecność także w tym miejscu. A w Sokółce czeka nas oprócz Eucharystii jeszcze godzina odpoczynku, właśnie obiad, który spożyjemy dzięki życzliwości Urzędu Miasta, także dzięki życzliwości księdza proboszcza. No i potem chwila odpoczynku, ponieważ ten dzień dzisiejszy zakończy się aż o godzinie 22. Jako że wstaliśmy wcześniej rano, no stypendyści mają prawo czuć się zmęczeni. Także coś dla ducha, nawet bardzo mocne wydarzenie duchowe, no sama adoracja przy wydarzeniu, cudzie eucharystycznym, msza święta, no a potem odpoczynek tutaj przy placu kościelnym i posiłek. To jest pielgrzymka w ramach obozu. Obóz przeżywamy od 13 do 24 lipca. Nazywa się, to hasło tegorocznego obozu to jest Białystok, miasto miłosierdzia. W ramach takiego obozu są też mocne wydarzenia duchowe. Na przykład przeżyjemy w piątek w Białymstoku Dzień Skupienia z księdzem Sopoćko w sanktuarium, a o 20 z wiernymi z Białegostoku udamy się w procesji różańcowej z lampionami Iskry Miłosierdzia do katedry. Na to serdecznie zapraszamy wydarzenie, bo wszyscy są mile widziani. Te wydarzenia duchowe są istotne w sensie formacyjnym, ponieważ no, to jest młodzież papieska, to są stypendyści Jana Pawła II, to jest żywy jego pomnik, w związku z tym wychowujemy ich w tych wartościach, którym no, heroicznie służył Jan Paweł II. I takie wydarzenie jak dzisiejsze nazywamy właśnie pielgrzymką, całodniową pielgrzymką do dwóch ważnych miejsc tutaj w regionie Podlasia, w archidiecezji białostockiej, jakim tymi miejscami jest oczywiście Sokółka i Święta Woda. W związku z tym to formacyjnie jest bardzo istotne. Obok tego, że zobaczymy, już zobaczyliśmy wszystkie wyższe uczelnie, że zobaczymy miasta, muzea, przeżyjemy Dzień Sportu i inne ważne wydarzenia, czy koncert stypendystów na rynku 23, to także chcemy ich formować duchowo. I stypendyści mają codzienną mszę świętą, mają brewiarz, mają Dzień Skupienia, spowiedź, rozmowy, katechezy. Jednym z istotnych elementów jest właśnie ta pielgrzymka jako swoiste clou tego obozu.